Hejka, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już sobotę, 15 maja. Już zobaczcie, połowa miesiąca zleciała. Tak szybko to wszystko leci. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o ogórkach na wstępie. Dziękuję za wszystkie przepisy na ogóreczki. Powiem Wam, że zrobiłam. Ogórki są rewelacyjne. Wyglądają tak. Ja sobie naszykowałam dwa, ale wiecie co? Ktoś się przewinął i zobaczcie. Ugryzł mi tutaj ogórka, więc tak one wyglądają. One są w tej chwili, to są ogórki dwudniowe. O, tak Wam może pokażę, bo mi to zleci. O, to są ogóreczki dwudniowe. Powiem Wam, że ja już, słuchajcie, jadłam wczoraj i naprawdę są bardzo dobre. Nie wiem, czy Wy to usłyszycie. No, dobre. Chrupiące. Nie wiem, czy to było słychać, ale są naprawdę fajne, chrupiące. Dobre. Bardzo dobre. Także jestem w szoku, że wychodzi mi to. Także dla mnie mogły być jeszcze bardziej słone. Ale na pierwszy, wiecie, raz nie chciałam przesadzać z tą solą. Dałam tak rzeczywiście nalić soli tą łyżkę wody. I słuchajcie, ja sobie już się wyszykowałam. Chciałam sobie zjeść śniadanie. Dzisiaj sobie przygotowałam takie paróweczki. Dwie, wiecie co, mam chyba z krakusa te parówki, ale no składowo, oczywiście skład mi się nie podoba. Jedyne, co mi się w nich podobało i dlaczego sięgnęłam po nie, że było 90% mięsa, więc wzięłam sobie takie dwie paróweczki i tutaj mam plasterek sera. To jest akurat jakiś ser bez laktozy, chyba Golda. Plasterek i do tego właśnie te ogóreczki, herbata, do tego później kawka. No i tak rozpoczynamy dzisiejszy dzionek. Nie wiem, czy będzie, co tam dzisiaj będziemy robić, co ja tam będę nagrywać. Zobaczymy. Mam w planie sałatkę z tuńczyka. Mam w planie rosół, a co wyjdzie z tych planów, to zobaczymy. Wczoraj sobie kupiłam też, o, zobaczcie, fasolkę. Piękny Jaś, bo mnie naszło na fasolkę po bretońsku. Też chciałam zrobić, ale w sumie sobie pomyślałam, że jeżeli tą sałatkę będę robić, ta sałatka będzie z tuńczykiem. Jeżeli będę robić tą sałatkę, będę robić rosół, no to jeszcze fasolkę, też przesada, nie? Także chyba zrobię rosół i w razie czego tą sałatkę. Z wczoraj jeszcze mam piersi. Bo wczoraj zrobiłam pierś z ziemniakami, z marchewką, z groszkiem i jeszcze mam tam dwie te piersi, także dzisiaj po prostu, wiecie, usmażę i będzie taki, wiecie, obiadek. Nie wiem, czy ziemniaki będę obierać, no zobaczę. Zobaczę, jak to się dzisiaj wszystko potoczy. Dobra, kochani, no to ja zajadam moje śniadanko. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Przebrałam się w moją koszulkę ulubioną, dlatego że się zrobiło naprawdę, naprawdę ciepło. Podjechałam sobie, słuchajcie, do Agaty, Agata Meble. Wiecie co, tam lubię czasami po prostu potwierać te sklepy, to lubię sobie tam, wiecie, zerknąć, co tam ciekawego, nowego. Wzięłam sobie też gazetkę. Jeszcze nie obczajałam, ale jak obczaję, to wiecie co, trochę... Przepraszam Was bardzo, ale troszeczkę obniżę, bo tak jakoś za wysoko. O. I wiecie co, jak obczaję, to Wam po prostu dam znać, czy tam coś ewentualnie ciekawego jest, ale dużo też widać na filmiku będzie, bo stwierdziłam, że Wam po prostu jak i tak idę, co tam mnie zaciekawiło, to po prostu Wam nagrałam, także będziecie mieli taki przegląd, co tam wagacie. Przegląd taki półek. Akcesoriów, jakaś porcelanka, jakieś dekoracje, także sobie możecie obejrzeć, może coś tam wyhaczycie, także to. No i dzisiaj jeszcze nic takiego w sumie do jedzenia nie robiłam, zjadłam śniadanie, teraz mam jeszcze, wiecie co, zupę pieczarkową, to chyba po prostu zjem tą pieczarkową i te piersi mam z wczoraj, także chyba jak coś to zjemy te piersi. Na szybko, nie będę chyba ich smażyć, tak wiecie,
bo wczoraj smażyłam, nie będę chyba smażyć w bułce w jajku, tylko wezmę po prostu na patelni, bo jednego też wczoraj tak zrobiłam, na patelni wodę i do tej wody po prostu to pierzę, bo ona się tak bardziej udusiła niż smażyła na tłuszczu, ale do tego dam na przykład na wierzmyśl sobie troszkę masełka, oczywiście dużo przypraw, wczoraj dałam, było dobre. No jakieś tam zioła prowansalskie i czosnek, i pieprz, i kurkuma, żeby to, wiecie, miało taki fajny smaczek. I właśnie na to łyżeczkę masełka i plasterek sera tego żółtego, mam jakiś ten, mówiłam Wam, gołda bez laktozy. I to pod przykryciem, to się fajnie tak udusi z 10, max do 15 minutek. Także zjemy to, nie będę chyba tego rosołu dzisiaj robić. Nie wiem, czy nam, czy po prostu... No dzisiaj chyba to mam tylko sadkę z tuńczykami, to jeszcze zobaczę. Zobaczę, jak coś, to Wam nagram. I wiecie co, przy okazji, że byłam tam przy Agacie, wrzuciłam na Instagram, zapraszam bardzo serdecznie na mój Instagram, podróżuję i filmuję, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, tam wiecie coś, wydaje mi się, tak więcej na bieżąco jest, no chociaż to różnie bywa, bo czasami też parę dni tam nic nie daje, żadnych zdjęć czy coś, po prostu zapominam o Instagramie, ale też właśnie Was zapraszam bardzo serdecznie na mój Instagram. I tam dzisiaj właśnie dałam taką relację, bo jak byłam przy tej Agacie, to mamy, wiecie co, tutaj niedaleko po prostu jest rzeka i taki, wiecie, wyasfaltowana ścieżka, można się przejść, można przejechać się na rowerze, można na wrotka. Także no fajnie to zrobili i dużo osób z tego właśnie korzysta i ja sobie zrobiłam taki spacerek, bo wiecie co, no jednak no, trzeba będzie troszkę więcej spacerować, już jest cieplej, dłużej jest widno, albo rower, albo właśnie jakieś spacery muszę uruchomić, no bo wiadomo, siedzenie jest dla kręgosłupa najgorsze. Także chociaż troszkę spacerku, a ten spacer wiadomo jest taki najbezpieczniejszy dla nas. Także to, no i właśnie wrzuciłam tą relację na Instagrama. No i przespacerowałam troszkę, no jeszcze nie mam 10 tysięcy, mam prawie 7 tysięcy, ale jeszcze tutaj, wiecie, no po domu, jeszcze trochę w te i pewnie może, no może się uda, może wpadnie. Ale spacerek został odbyty, także z tego się bardzo cieszę i też powiem Wam, ta pogoda mi się coś nie sprawdziła, bo też było, że niby deszczowo, a jest bardzo fajnie, przyjemnie, można się normalnie poopalać, pewnie mnie już chwyciło, bo o, chyba tak. Bo ja to tak mam. Moment. Słuchajcie, jestem już opalona, nie? Także, o, już chyba różnica jakaś jest, bo chwilę siedziałam, 10-15 minut i widzę, że już mam odcięcie. Także, no, ja się opalam bardzo szybko. Jeżeli nawet jednego dnia jestem taka, wiecie, bardziej czerwona, to drugiego dnia już mi to brązowieje. Muszę sobie umyć w ogóle głowę. Właśnie tą sałatkę, tak, teraz w ogóle chyba sobie odgrzeję tą zupę, bo już jestem głodna, jest no 3:30 już, kurczę, to wypadałoby coś zjeść. Także chyba dzisiaj nie będzie chyba już nagrywek do tego filmiku. Myślę, że Wam starczy tych minutek, nie chcę też takich wrzucać właśnie bardzo, bardzo długich. No czasami się tak jakoś złoży, że wychodzi taki 20-30 minutowy filmik, ale zazwyczaj właśnie lubię takie do 15 minutówki, do 15 minut, ewentualnie coś tam powyżej. Także tutaj jeszcze bym Wam chciała wrzucić taki przegląd tych półek z Agaty. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Życzę oczywiście miłego dnia, miłego weekendu. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo bym prosiła o subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. Oczywiście mile widziana łapka w górę. Także dziękuję bardzo za dzisiejszy filmik, zapraszam do dalszego oglądania. No i wszystko, trzymajcie się kochani zdrowo, widzimy się w następnym filmiku, pa pa.